mój pierwszy obóz był okropny. Był koń, który był bardzo wysoki, więc pewnie neurologicznie coś tam było nie tak. Potrafił iść i nagle się przewrócić. I ja pamiętam, że ja po prostu byłam przerażona, żeby tylko tego konia nie dostać. Na szczęście go nie dostałam. W galopie czy w kusie nagle ten koń się wywracał. Proszę, to było. I karaluchy były na stajni. Biegało armia karaluchów. Tym mieliśmy dyżury. Były dyżury na kibel, były dyżury na dwór do sprzątania, były dyżury do stajni. I wyobraźcie sobie, że nas wykorzystywali do sprzątania kup i wszystkiego w stajniach. To nie było tak, że byli tam jacyś pracownicy. To była tak ciężka robota, zwłaszcza dla takich dzieciaków. Tragedia to były i te karoluchy, które tam biegały.